Po raz drugi dla Federacji KSW Akop ma na koncie 3 wygrane, z czego 2 przez knockout w walkach, które stoczył wcześniej. Akop, zostań jeszcze z nami. Dominik już podąża w twoim kierunku. Witam serdecznie, Akop. Dobrze cię widzieć znowu. Ostatnio zabawiłeś dość krótko w klatce. Czy mamy się spodziewać, że tym razem będzie troszeczkę dłużej? Za krótko, ale teraz też będzie krótko. Ale rozumiem, że nie zakończy się już wynikiem no contest, tylko któraś ręka powędruje do głowy. Kupiłem taśmę klejącą na palce, więc podkleimy i będzie okej. Okay. No właśnie, chyba ty czujesz dość spory niedosyt, co? Po tym swoim pierwszym występie. Pamiętamy, jak ty bardzo czekałeś na tą pierwszą walkę, jak bardzo chciałeś pokazać się ze świetnej strony.
Myślę, że to był dla ciebie duży zawód, to co wydarzyło się w Londynie. Wiesz co, ja już do tego nie wracam. Teraz będzie nowa walka, żyję tym, co będzie w sobotę. Nie zgubmy się na tym. No właśnie, Erko Jun mówi, że po tym jego nokaucie na Tomku to już nie jest Ergo Arena, to jest Erko Arena. Czy zatem mamy się spodziewać, że po KSW 49 to będzie Akop Arena? Pomylił Instagram rzeczywistości. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Akop, przestań. Zostań jeszcze Akop z nami i poprosimy...